Moi drodzy, krótka informacja na temat ćwiczenia dotyczącego ekstrakcji cech. Ekstrakcja cech, czyli feature extraction, jest jednym z kluczowych kroków, jeżeli chodzi o cały pipeline związany z eksploracją danych czy uczeniem maszynowym, i najczęściej oznacza ona próbę redukcji wymiarowości. Metody ekstrakcji cech próbują na podstawie istniejących cech wygenerować nowe cechy, które są liniową bądź nieliniową kombinacją istniejących cech. Zamysł jest oczywiście taki, żeby w tej nowej przestrzeni odkrytych cech łatwiej być w stanie na przykład pogrupować obiekty, albo zbliżyć do siebie obiekty podobne, albo uwypuklić cechy charakterystyczne dla poszczególnych klas po to, żeby łatwiej móc je później klasyfikować. Ekstrakcja cech nadal jest bardzo istotnym krokiem, mimo że ostatnie postępy w domenie głębokich sieci neuronowych mogą sugerować, że ten krok już jest zbędny, bo w gruncie rzeczy możemy traktować wiele architektur sieci neuronowych jako właśnie takie gigantyczne ekstraktory cech, które wykonują w sposób automatyczny to, co my tutaj próbujemy zrobić ręcznie. To jest szczególnie widoczne w przypadku sieci służących do przetwarzania na przykład języka naturalnego albo przetwarzania obrazów. My tutaj sięgniemy do dwóch metod bardzo klasycznych. Wydaje mi się, że jest istotne, żebyście zrozumieli, na czym polega ekstrakcja cech, zanim tak naprawdę przerzucicie ten obowiązek na sieci neuronowe. Otóż rozważmy problem kompresji dużej bazy danych zdjęć. Wyobraźmy sobie, że w naszym zbiorze danych mamy całą masę zdjęć. Tak wygląda oryginalne zdjęcie, jedno z wielu. Możemy sobie wyobrazić, że takich zdjęć są setki czy też tysiące. I to zdjęcie jest teraz wyrażone w przestrzeni, na którą składa się pewnie gdzieś koło 1000 cech. No, jakbym założył, że tu jest tam 30 pikseli na 30 pikseli, no to mamy 900 pikseli, każdy z nich jakieś odcienie szarości, no więc generalnie rzecz biorąc mamy 900 wymiarów. Takim kanonicznym przykładem algorytmu służącego do ekstrakcji cech jest NMF, czyli Non-Negative Matrix Factorization. Otóż, jak być może przypominacie sobie z algebry, istnieje możliwość rozkładu każdej dużej macierzy na mniejsze macierze w taki sposób, że iloczyn tych dwóch mniejszych macierzy przywraca nam z dużym podobieństwem oryginalną macierz. I dokładnie do tego sprowadza się metoda NMF. W tej metodzie próbujemy znaleźć nowe cechy na podstawie istniejących wcześniej cech, czyli nowe cechy stanowią liniową kombinację istniejących wcześniej cech, i wyrażamy obiekty, które wcześniej były zdefiniowane w n-wymiarowej przestrzeni, w znacznie mniej wymiarowej m-wymiarowej przestrzeni. Spójrzcie na ten tutaj przykład. Tutaj mamy siatkę 7 na 7, czyli mamy łącznie 49 cech. Teraz czym jest każda z tych cech? Każda z tych cech jest tak naprawdę pewnym fragmentem oryginalnych danych, w tym sensie, że możemy to traktować jako liniową kombinację oryginalnych pikseli. Co więcej, każdy z tych nowych cech, każdy z tych nowych kwadracików reprezentuje pewien aspekt twarzy. No, zakładamy, że próbujemy tutaj skompresować bardzo dużą liczbę zdjęć twarzy. Więc jak widzicie, są tutaj fragmenty, które można ewidentnie interpretować na przykład jako wąsy albo cienie pod brodą, albo oko, tu jest dwoje oczu, albo jakiś konkretny rodzaj brwi i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli pojawia się potrzeba odtworzenia jakiegoś zdjęcia, to możemy teraz zamiast wyrażać zdjęcie w oryginalnej 900-wymiarowej przestrzeni, tak, za pomocą 900 bajtów, możemy teraz ten sam dokładnie obrazek reprezentować w postaci 49 bajtów. No więc już na dzień dobry mamy 20-krotną kompresję danych. A dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że teraz to zdjęcie jest reprezentowane w postaci takiego 49-elementowego wektora, który przemnożony przez tą macierz
wyekstrahowanych cech da nam po przemnożeniu dosyć dokładne przybliżenie oryginalnego obrazu. I jak się okazuje, teraz każdy z tych tysięcy zdjęć, które są właśnie w takim formacie, wyrażone przez w tej 900-wymiarowej przestrzeni, możemy sobie spokojnie wyrazić i w tej nowej przestrzeni będziemy mieli mniej atrybutów, tak? Ale teraz te atrybuty pomnożone razy wygenerowane przez nas cechy dadzą nam jakieś przybliżenie danych wyjściowych. Możemy również spróbować metody vector quantization. W tej z kolei metodzie, jak widzicie, tutaj te miniaturki stanowią pewne archetypy ludzkich twarzy. To jest oczywiście metoda bardzo, bardzo zgrubna. Ona sprowadza się do tego, że każdy punkt danych jest reprezentowany w postaci pojedynczego bitu, czy może źle powiedziałem, nie pojedynczego bitu, ale takiego wektora w tej mniejszej m wymiarowej przestrzeni, który jest cały wypełniony z rami i tylko na jednej pozycji ma jedynkę i ta jedna pozycja wskazuje, które obraz tak należy przybliżyć. No ale to oznacza, że tak naprawdę zamiast pracować na dziesiątkach tysięcy twarzy, wszystko przybliżamy do jednego z 50 kanonicznych przykładów. Wreszcie metoda, która najbardziej nas dzisiaj interesuje, czyli PCA, Principal Component Analysis, po polsku analiza składowych głównych. W metodzie analizy składowych głównych rzecz polega na tym, że to jest w zasadzie to samo, co w przypadku NMF. Jedyna różnica polega na tym, że zarówno elementy, które tutaj się pojawiają, jak i wartości nowych cech mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne. To, o czym nie wspomniałem, to w metodzie NMF, co w sumie można było się domyślić po nazwie, Non-Negative Matrix Factorization, wszystkie współczynniki i wszystkie wartości muszą być dodatnie. Natomiast w PCA mogą być dodatnie bądź ujemne i na tej ilustracji widzicie na czerwono element ujemny i na czarno elementy dodatnie, co powoduje, że to przybliżenie staje się znacznie lepsze, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka się wydaje. Natomiast ceną jest zmniejszona interpretowalność. O ile w przypadku NMF tutaj dla tych obrazków sprawa była jasna, weź trochę takich brwi, weź taki nos, dodaj teraz do tego taką brodę, dodaj do tego takie zęby, to tutaj już musielibyśmy interpretować jako dodawanie i odejmowanie fragmentów twarzy. Oczywiście gdyby tymi fragmentami twarzy zamiast twarzy moglibyśmy mieć tutaj zupełnie dowolne rekordy, tak? To nie ma żadnego znaczenia, ale fakt, że możemy oryginalne atrybuty zarówno dodawać, jak i odejmować, powoduje, że interpretacja staje się trudniejsza. Teraz, ja nie będę z Wami przerabiał tego ćwiczenia związanego z RapidMinerem. Wydaje mi się, że ono jest naprawdę bardzo proste, intuicyjne i nie będziecie mieli z nim żadnych problemów. Natomiast tutaj jest notatnik i temu notatnikowi chciałbym poświęcić resztę filmiku. W tym notatniku macie przykład wykorzystania zarówno PCA, jak i innej, trochę zapomnianej, a mimo wszystko wydaje mi się bardzo ciekawej metody, to znaczy samoorganizujących się map, zwanych też mapami Kohonena. No ale first things first, zacznijmy od ekstrakcji cech. Zaimportujemy sobie pakiety do rysowania i wykorzystamy tutaj nasz zbiór danych Iris, który doskonale znacie. Znowu cztery atrybuty, czyli wejściowa przestrzeń jest czterowymiarowa i będziemy próbowali ją teraz redukować. No i tutaj mamy też w zmiennej Y, mamy listę akurat pierwszych pięć etykiet. Tak? Przypominam, że tam mamy trzy klasy, one są tutaj reprezentowane jako liczby 0, 1, 2 i po 50 irysów każdego rodzaju. Więc analiza składowych głównych. Analiza składowych głównych próbuje w taki sposób obrócić oryginalny zbiór danych, żeby pierwsza składowa, czyli ta najważniejsza składowa, ten pierwszy wymiar, który zostanie obliczony, żeby to był ten wymiar, w którym w oryginalnym zbiorze danych jest największa wariancja. Czyli to jest sprytna metoda algebraiczna, która dokonuje sobie wszystkich możliwych projekcji tej czterowymiarowej przestrzeni i znajduje taką jednowymiarową projekcję, która charakteryzuje się największą wariancją, czyli tam mamy największy rozrzut wartości w tym jednym wymiarze. I teraz w momencie, kiedy już ta pierwsza składowa główna zostanie znaleziona, to teraz poszukiwane są wszystkie składowe
ortogonalne w stosunku do niej, czyli w przestrzeni dwuwymiarowej mielibyśmy tą pierwszą składową i teraz byśmy poszukiwali do niej ortogonalnej, czy to tu, czy to tu, czy to tu, ale takiej, która maksymalizuje wariancję pozostałą, tą, która nie jest tłumaczona przez pierwszą składową i w ten sposób możemy sobie wygenerować pożądaną liczbę składowych albo możemy wygenerować taką samą liczbę składowych jak oryginalna, jak liczba oryginalnych danych. Wówczas to, co zrobi PCA, to nie będzie redukcja wymiarowości, tylko transformacja przestrzeni, to znaczy pewną przestrzeń mamy tak ustawioną i teraz to PCA zdefiniuje nam pewną rotację przestrzeni z myślą, że w tej zrotowanej przestrzeni dane są lepiej ułożone, łatwiej będzie na przykład podzielić je hiperpłaszczyznami, tak? Znaleźć jakiś klasyfikator itd., itd. Ponieważ cała procedura, w linkach macie bardzo ładne wprowadzenie, które pokazuje, jak to algebraicznie się odbywa, ponieważ cała procedura jest stricte matematyczna, a algorytm PCA nie przyjmuje żadnych parametrów poza pożądaną liczbą składowych, więc oznacza to, że na cechach wykonywane są operacje matematyczne i bardzo, bardzo istotną rzeczą jest to, żeby atrybuty były nawzajem ze sobą porównywalne. Jeżeli będziecie mieli pierwszy atrybut, który będzie wyrażony w milimetrach, a drugi w kilometrach, to wszelkie operacje arytmetyczne na tych dwóch wymiarach zupełnie nie będą się zgadzały, dlatego że wymiary będą podane w różnych skalach. Dlatego tak kluczową sprawą jest normalizacja. Przed PCA zawsze uruchamiamy normalizację atrybutów numerycznych, czy to przez range normalization, tak, czyli rzutowanie wszystkiego do określonego zakresu, na przykład od 0 do 1, albo tam od minus 1 do 1, czy to przez standaryzację, czyli tak zwany Z-transform, innymi słowy wyrażenie każdej wartości w odchyleniach standardowych od średniej. No to zobaczmy, jak to zadziała w praktyce, czyli bierzemy sobie, my akurat tutaj posłużymy się standaryzacją, czyli bierzemy sobie gotową klasę standard scaler, metoda fit dopasowuje obiekt do zbioru danych, czyli wylicza wszystkie właściwe współczynniki, metoda transform rzutuje oryginalne dane na nową przestrzeń po standaryzacji, no i spójrzmy na pierwszych 5 rekordów, nadal oczywiście mamy 4 atrybuty, no i teraz wartości będą się zmieniały mniej więcej od minus 3 do plus 3, tak, powyżej i poniżej tych zakresów będziemy mieli do czynienia z osobliwościami, tak, wartościami odstającymi, czyli outlierami. I rzecz jasna normalizowaliśmy tylko dane zmienne niezależne, a zmienną zależną, czyli etykietę pozostawiliśmy tak, jak ona jest. No i teraz spróbujmy w takim razie dokonać sobie redukcji do dwóch wymiarów. Znów w pakiecie scikit-learn w module decomposition jest zaimplementowana metoda PCA. Jak widzicie, ta metoda jedyne, co potrzebuje, to podanie liczby komponentów, czyli liczby pożądanych atrybutów, które chcemy znaleźć. Natomiast cała reszta jest dokładnie taka sama. Interfejs PCA jest taki sam jak interfejs wszystkich metod, na przykład do dyskretyzacji czy normalizacji. Aha, i o czym nie wspomniałem, PCA działa tylko dla atrybutów numerycznych, więc jeśli mamy jakieś atrybuty kategoryczne, to najpierw one muszą zostać jawnie przekonwertowane do zmiennych numerycznych. No i teraz po transformacji, trach, dostajemy nowe wartości. Jak widzicie, teraz tych pierwszych 5 rekordów, pierwszych 5 irysów jest opisanych za pomocą dwóch atrybutów, a nie jak poprzednio 4. Jak dobra jest ta transformacja? Oczywiście ciężko byłoby nam powiedzieć, musimy sobie to obejrzeć. I do obejrzenia wykorzystamy tutaj standardowo bibliotekę matplotlib. Narysujemy sobie ten zbiór danych w przestrzeni dwuwymiarowej. I jak widzicie, nie jest źle. Jedna klasa została całkowicie odseparowana, druga też jest nieźle odseparowana. W ramach tej składowej głównej pierwszej dane zmieniają się od minus 3 do 4 mniej więcej, no bo to już jest po przeliczeniu, po transformacji, więc tu mamy największą wariancję. No i wydaje się, że ta separacja między tą klasą zieloną a niebieską w tym miejscu mogłaby być przeprowadzana w sposób całkiem udany. Wspomniałem, że poszczególne składowe tłumaczą wariancje, tak? One są tak ustawiane, żeby maksymalizować wariancje w zbiorze danych. I sam obiekt, który realizuje transformację, czyli ten obiekt, nasz obiekt PCA, który sobie tutaj utworzyłem w
tym miejscu. Ten obiekt PCA po operacji dopasowania, czyli po nauczeniu modelu, zawiera składową, która się nazywa Explained Variance Ratio. Jest też Explained Variance, ale ona po prostu zawiera wariancje w wartościach bezwzględnych. I tu się okazuje, że pierwsza składowa tłumaczy 92% całej zmienności danych. Natomiast druga składowa dodaje do tego 5 z kawałkiem procenta tłumaczenia. No i oczywiście, gdybyśmy sobie wygenerowali 4 składowe, no to te 4 składowe łącznie, sumarycznie, tak kumulatywnie tłumaczyłyby 100% wariacji. Natomiast jak wyglądają same te nowe komponenty? Tutaj macie w obiekcie PCA jest składowa components i ona zawiera definicję nowych składowych, nowych atrybutów. Pamiętacie, że dokonaliśmy dekompozycji tego zbioru danych do przestrzeni dwuwymiarowej, więc mamy teraz tylko dwa wymiary. Pierwszy wiersz reprezentuje pierwszy wymiar, drugi wiersz reprezentuje drugi wymiar. Dlaczego mamy tutaj 4 współczynniki? No, ano dlatego, że w oryginalnym zbiorze danych mieliśmy 4 atrybuty. Czyli interpretacja tego jest taka, że pierwsza składowa, czyli wartość tego atrybutu tutaj, ten nowy atrybut, który ja sobie tu roboczo nazwałem PCA1, jest liniową kombinacją oryginalnych atrybutów w taki sposób, że bierzemy 0,36 razy wartość pierwszego atrybutu minus 0,08 razy wartość drugiego atrybutu plus 0,86 razy wartość trzeciego atrybutu plus 0,36 razy wartość czwartego atrybutu. A tutaj po kolei mamy współczynniki reprezentujące każdy z oryginalnych atrybutów i dzięki temu dostajemy to odwzorowanie. No ale skoro to odwzorowanie poszło tak nieźle, mamy tutaj całkiem ładną separację, co więcej, ta pierwsza składowa tłumaczy aż 92,5 całej wariancji całego zbioru danych, to być może uda nam się skompresować zbiór danych tylko do jednego wymiaru. Zobaczmy, co się stanie. Teraz pierwszych 5 kwiatów jest reprezentowanych w postaci jednej i tylko jednej liczby. Teraz tę liczbę sobie tutaj narysujmy. Jeżeli będziecie sobie czytać ten kawałek kodu, to poza tym, że definiuję sobie tutaj ręcznie kolory, za pomocą których chcę pokolorować poszczególne przykłady, ustawiam też wielkość obrazka, dodaję tytuły i etykiety po to, żeby to było czytelniejsze. Dosyć kluczową sprawą jest ustawienie też granic na rycinie Y od minus 1 do 1. Ponieważ my tak naprawdę będziemy mieli dane teraz jednowymiarowe, gdybym po prostu je narysował, to wiele punktów by na siebie nachodziło. Więc celowo dodaję taki troszeczkę szum, tylko na potrzeby samej wizualizacji. To się nazywa jitter, czyli takie delikatne poprzesuwanie punktów w tym jednym wymiarze i to się dzieje tutaj. Tak więc ja będę rysował wszystkie wartości dla każdej klasy wybiorę sobie wszystkie wartości, narysuję je, ale dodam do nich minimalny szum. Tak? I ten szum będzie losowany z rozkładu jednostajnego od minus 1/10 do plus 1/10. Efekt tej procedury jest taki. Więc oczywiście nie patrzcie na to jako na rysunek dwuwymiarowy, patrzcie na to jako rysunek jednowymiarowy, więc jedynym wymiarem jest tutaj składowa główna pierwsza. Jeżeli ona ma wartość poniżej 1,5, to wiadomo, że to na pewno są kwiaty czerwone. Drugim punktem odcięcia mniej więcej jest gdzieś tutaj jeden z małym hakiem, tak? 1,2, pewnie coś takiego, chociaż zostanie popełnionych parę błędów. Tutaj zostanie popełniony jakiś błąd, chyba tutaj też gdzieś jest jakiś przykład zielony. Naprawdę warto sobie z tym poeksperymentować. Zresztą ćwiczenie w RapidMinerze daje Wam możliwość szybszego eksperymentowania. Przepraszam. Więc serdecznie do tego Was zachęcam. Natomiast na koniec jeszcze samoorganizujące się mapy. To jest taki ciekawy pomysł, który znany jest od lat 90., a może nawet od lat 80. Autorem tego pomysłu jest fiński informatyk o nazwisku Kohonen, stąd też te mapy nazwane są albo self-organizing maps, tak zwane SOMS, albo właśnie Kohonen Maps, mapami Kohonena. Otóż do zrealizowania tego ćwiczenia będziecie potrzebowali jeszcze jednego pakietu, on jest dostępny tak, w repozytorium Pythona pod nazwą Minisom. Na czym polega idea samoorganizującej się mapy? Samoorganizująca się mapa to jest struktura, która służy do
rzutowania dowolnego zbioru danych z dowolnej wymiarowości do przestrzeni 2D, przy czym w sposób dyskretny. Tak? Nie do przedziałów ciągłych, ale w sposób dyskretny. Teraz definiując taką mapę, definiujecie też rozmiar przestrzeni, do której rzutujecie, dlatego że mapa Kohonena jest najczęściej kwadratową mapą n na n, gdzie n to jest liczba neuronów, a jednocześnie liczba, cała liczba wszystkich możliwych pozycji punktów danych. I teraz na początku definiujemy rozmiar mapy, tak, w pewnej liczbie atrybutów i mapa będzie mapą kwadratową, składającą się z n kwadrat wierzchołków. Wszystkie węzły będą ze sobą powiązane najczęściej z sąsiedztwem. To jest albo takie sąsiedztwo von Neumanna, czyli każdy wierzchołek jest połączony z tym, który jest na północ, południe, na wschód i na zachód od niego, albo czasami się stosuje to drugie sąsiedztwo, gdzie wierzchołek jest połączony z wszystkimi 8 bezpośrednimi sąsiadami. Są też implementacje, w których mapy są nie w, na gridzie takim czworokątnym, ale sześciokątnym. Więc jest też możliwe sąsiedztwo sześciokątne. I teraz mapa jest uczona, trenowana za pomocą przykładów uczących. Początkowo każdy neuron, z każdym neuronem jest związany pewien wektor. Wektor wartości, które ten wektor jest takiej długości jak liczba atrybutów w zbiorze uczącym. I teraz podawane są na wejście mapy Kohonena kolejne instancje w zbiorze uczącym. To jest w ogóle uczenie nienadzorowane, to znaczy te instancje nie mają żadnej swojej klasy, są pokazywane tylko i wyłącznie instancje jako instancje, czyli po prostu wartości. I to działa w ten sposób, że mapa identyfikuje najlepsze dopasowanie, czyli ten neuron, którego wektor jest najbliższy temu wektorowi reprezentowanemu przez instancję, i teraz następuje delikatne przybliżenie wektora do instancji wraz z wektorami neuronów, które są bezpośrednimi sąsiadami. Czyli porusza się nie tylko ten najlepiej dopasowany neuron, ale też neurony, które są blisko niego. I ten proces jest powtarzany iteracyjnie dla każdej instancji w zbiorze uczącym. Więc te kolejne instancje są pokazywane, znajdowany jest neuron w mapie Kohonena, który jest najbliższy do instancji, jest przesuwany w stronę instancji razem ze swoimi najbliższymi sąsiadami. Co się dzieje w efekcie? No, w efekcie po wielokrotnych iteracjach mapa zaczyna kodować pewne konfiguracje danych wejściowych. Jeżeli mamy zbiór wektorów, które są do siebie podobne, to one będą tak naprawdę aktywowały te same neurony i te neurony będą mogły reprezentować pewien podzbiór zbioru uczącego. Z kolei inny przypadek w zbiorze uczącym może aktywizować inny neuron w innym miejscu tej mapy Kohonena. A w etapie inferencji, czyli już po wytrenowaniu sieci, podajemy na wejście nowy, niewidziany wcześniej przez sieć wektor. Sieć identyfikuje najbliższy do danego neuron z wektorem cech najbliższym do pokazywanego wektora, no i ten wektor zostaje przypisany do danego neuronu, czyli on aktywizuje pewien neuron, tak, i dokonuje automatycznego grupowania. Zobaczmy to na konkretnym przykładzie. Myślę, że będzie prościej. No i oczywiście koniecznie rzućcie okiem do artykułu na Wikipedii, który bardzo ładnie i bardzo przystępnie to zjawisko tłumaczy. Zatem stworzymy sobie teraz nowy obiekt minisom, który będzie miał rozmiar 5x5. Wagi sieci neuronowej, czyli tej samoorganizującej się sieci, mogą być zainicjalizowane w sposób całkowicie losowy, albo mogą być zainicjalizowane za pomocą dwóch pierwszych składowych głównych, które są wyliczone na zbiorze danych. Ta procedura jest trochę wolniejsza, ale znacznie, znacznie lepsza, dlatego że generuje już początkowe wartości wektorów w neuronach sieci Kohonena w taki sposób, że one rzeczywiście pokrywają całe spektrum wariancji. Jeżeli chodzi o uczenie, to potem ona może być uczona albo całkowicie losowa, albo w postaci mini batchy, czyli w tej samej kolejności, jak zbiór uczący jest dzielony na paczki i te paczki są po kolei pokazywane sieci. No więc zobaczmy, jak to zadziała. Tutaj macie jeden i drugi przykład, no, że weźmy sobie
ten prostszy przykład, to znaczy wykonujemy całkowicie losową inicjalizację walk, no i odpalamy sobie 1000 instancji treningu. Ten trening się skończył. No i teraz zobaczmy. Mamy tutaj pokazane trzy różne wizualizacje. Pierwsza wizualizacja pokazuje nam mniej więcej rozłożenie poszczególnych klas. Ponieważ my dokonaliśmy rzutowania zbioru danych na przestrzeń 5x5, czyli na każdy kwiat musi zostać przypisany do jednego z 25 neuronów. I teraz to przypisanie odbywa się mniej więcej w ten sposób, że jak widzicie, tutaj mamy przykłady należące do różnych klas. Jeżeli do danego neuronu są przypisywane przykłady należące tylko do jednej określonej klasy, no to widzicie tutaj taki czysty wizualny symbol, na przykład prostokąt, kółko albo ten rąb. Są oczywiście takie neurony, które nikogo nie przyciągają. Są też takie neurony, w których następuje pomyłka. No i tu rzeczywiście widzimy pomyłkę. Do tych neuronów są przypisywane zarówno rąby, jak i prostokąty. Tak? No ale jest to jak gdyby nieuniknione. Teraz możemy sobie zobaczyć, jak często poszczególne neurony są aktywizowane. Tak? To jest częstość aktywacji, więc prawy dolny róg i prawy górny róg są aktywowane najczęściej, czyli są to przykład tutaj zielony i ten niebieski. Najwięcej obiektów trafia tak naprawdę do tych neuronów, one najsilniej przyciągają przykłady w zbiorze uczącym. I wreszcie stopień jednorodności poszczególnych neuronów. Tak, ile przykładów z poszczególnych klas trafia do każdego z neuronów. No jak widzicie, większość neuronów jest czysta, w tym sensie, że trafiają do nich przykłady tylko i wyłącznie należące do jednej klasy, no i są też dwa neurony, które przyciągają do siebie przykłady należące do dwóch różnych klas. A w jaki sposób, mając już tak wytrenowaną samoorganizującą się mapę, w jaki sposób jesteśmy w stanie potem dokonać dyskretyzacji zbioru danych? No, w sposób najprostszy z możliwych, to znaczy obiekt SOM ma klasę winner, która zwróci dla każdego obiektu w zbiorze X, zwróci przypisany do niego neuron, czy najbardziej pasujący neuron. No i to wygląda mniej więcej w ten sposób. Tutaj macie po kolei kwiatki, no i na przykład pierwszy kwiatek powinien zostać przypisany do wektora, który jest w wierszu piątym i kolumnie czwartej. Tak? One są indeksowane od zera, więc to jest wiersz piąty i pozycja, jak dobrze mówię, wiersz piąty, pozycja czwarta, 0, 1, 2, 3, czyli tutaj akurat do neuronu, do którego w zbiorze uczącym nic się nie zaaplikowało. No ale można by sobie to przejrzeć albo nawet narysować, wszystko by tutaj wyszło. No i na sam koniec jeszcze słowo na temat zadania. Daję Wam tutaj ostatnie zadanie samodzielne do zrealizowania, oczywiście tradycyjnie już dla chętnych. Macie zbiór danych opisujący chorych na cukrzycę, czy chore na cukrzycę, przepraszam, bo to jest zbiór danych opisujący kobiety, ciężarne kobiety, no ponieważ cukrzyca jest groźną chorobą w trakcie ciąży. Więc dla każdej kobiety mamy takie informacje jak liczbę wcześniejszych ciąż, mamy koncentrację glukozy w badaniu glukozowym, mamy ciśnienie krwi, mamy wiek kobiety, Basmati Index, dlatego że nadwaga jest istotnym czynnikiem przy cukrzycy i tak dalej, i tak dalej. No i mamy atrybut klas, który mówi nam o tym, czy dana kobieta choruje na cukrzycę, czy też nie. I teraz Wasze zadanie jest następujące. Wybieracie sobie jakiś algorytm do klasyfikacji, który Wam się podoba. Wszystko jedno. To może być naiwny bias, może być jakieś drzewo decyzyjne, możecie sobie sami zrobić jakąś prostą sieć, możecie wykorzystać jakiś klasyfikator regułowy, możecie zbudować sobie SVM. Co Wam się, że nie podoba? Teraz budujecie sobie klasyfikator, następnie próbujecie dokonać kompresji tego zbioru danych i z przestrzeni 12-atrybutowej próbujecie zejść do dwóch cech, tylko do dwóch cech. I teraz budujecie sobie ten model, transformujecie dane do nowej przestrzeni dwuwymiarowej i uruchamiacie ten sam klasyfikator, dokładnie ten sam klasyfikator,
uruchamiacie na przestrzeni dwuwymiarowej. Oczywiście nie oznacza to, że musicie korzystać dokładnie tych samych parametrów klasyfikatora. Tak? Może być, że na przykład niektóre parametry, jeżeli dajmy na to korzystacie z drzewa, to parametry takie jak, nie wiem, liczba wierzchołków albo kryterium podziału albo głębokość drzewa, to może ulec zmianie. Chodzi o to, żeby sam algorytm był ten sam. No i oczywiście interesuje nas znalezienie takiej redukcji, która no, w optymalnym rozwiązaniu w ogóle nie pogarsza nam działania klasyfikatora, albo pogarsza go w stopniu najmniejszym z możliwych. W związku z czym wy wyślecie mi zrzut z procesem, no, albo notatnik Jupiterowy, jeżeli będziecie robili to w Pythonie. Jeżeli robicie to w RapidMinerze, gdzie będzie to do zrobienia bardzo szybko i bardzo wygodnie, no to wtedy zrzut ekranu z procesem, macież pomyłek dla oryginalnych danych, czyli w tej przestrzeni z, ile tam jest, 8 atrybutów, macież pomyłek dla danych już zdefiniowanych w przestrzeni zredukowanej dwuwymiarowej, no i informacje o tym, jaka była dokładność klasyfikacji w oryginalnej przestrzeni, w przestrzeni zredukowanej. Po co to ostatnie? Ponieważ dodam Wam dodatkowe punkty za osiągnięcie dwóch rezultatów. Po pierwsze, interesuje nas znalezienie jak najlepszego klasyfikatora w przestrzeni dwuwymiarowej, czyli pierwszych 5 rozwiązań, jeżeli chodzi o trafność klasyfikacji w tej przestrzeni 2D, zostanie dodatkowo nagrodzonych, jak i możecie dostać jeszcze dodatkowe punkty za znalezienie algorytmu klasyfikacji, który będzie najmniej tracił na dokładności w przypadku redukcji wymiarowości. No i tradycyjnie dane proszę wysłać mi, jeżeli w PDF-ie, no to na adres mailowy. Podobnie jeśli to jest notatnik. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli korzystacie z notatnika, to ten notatnik ma być self-contained, to znaczy ja mam go sobie uruchomić, załóżcie, że ja mam Pythona 3.8 albo 3.7 i nic więcej. Znaczy ja oczywiście tam mam, nie musicie mi wypisywać pip install, tam scikit-learn i tak dalej, te wszystkie rzeczy mam. Natomiast jeżeli korzystacie z jakiegoś nietypowego, rzadszego pakietu, to proszę to wyraźnie zaznaczyć. I powinienem być w stanie uruchomić cały ten proces bez na przykład konieczności kopiowania zbioru danych do określonego katalogu w określonej ścieżce. Tak? Jeżeli chcecie korzystać z danych zewnętrznych, to z URL-a możecie z łatwością znaleźć ten zbiór danych albo umieścić go gdzieś w sieci i dalej czytać go za pomocą URL-a, tak żeby każdy notatnik mógł sobie Waszą analizę powtórzyć. Tradycyjnie już, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, wątpliwości, niejasności i tak dalej, to zapraszam do kontaktu. Co piątek czekam na Was na konsultacjach. No a oczywiście poza tym możecie się ze mną kontaktować też na przykład mailowo, żeby coś sobie tam uzupełnić. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i życzę przyjemnej zabawy z PCA i innymi metodami Excel.